nie ja. Ty uroczy Smurfie. Gdzie jesteś, Smurfie? Co teraz robić? A, moje specjalne lustro. Na nim zawsze mogę polegać. Na czym to ja skończyłem? A, wiem. No nie, dwa lustra na jeden dzień to za dużo. Ile nieszczęść może spaść na jednego Smurfa? Mam wrażenie, że wkrótce stanie się coś złego. To wisi w powietrzu. Zgniłe dzikie jabłko. Tak, to jest bardzo zły znak. Papo Smurfie! Papo Smurfie! Miałem właśnie najgorszego pecha. Dwa lustra stłukły mi się bez żadnego powodu i... Czułem to! Będzie nieszczęście. Oho, ono chyba już jest, papo. I potrwa. Dwa lustra. Muszę iść do laboratorium. Ale papo Smurfie, moje oba lustra! To pech, to pech. Do Smurfa! Co za pech! Gdzie ta świeca? A, jest. A więc? Ech, zaraz zobaczę. Gdzieś tu musi być. Niech mnie Smurf, jasne, że to pech! W 654 roku Smurfa całkowite zaćmienie czerwonego księżyca spowoduje wichurę, wielkie nieszczęścia i 100 lat pechowych. Zaćmienie będzie za 2 dni, ale pech już nas dosięgnął. Tym wielkim nieszczęściom może zapobiec jedynie taniec 100 Smurfów. Aż 100 Smurfów! Potrzeba aż 100 Smurfów! Czy mamy aż 100 Smurfów? Muszę się tego dowiedzieć. La, 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 la. Ojej! Uważaj, papo Smurfie! Przepraszam. To pech, pacykasz jeden! Oda do błota. Błoto zrobione z ziemi i wody. Jest ono dziecięciem matki przyrody, gdybyś wiedział. Znowu ten pech. No tak, literat to dwa. Laluś to już 3. Z Grybus to mamy 4. To lustro się przynajmniej nie stłucze. Hej, wpadłem na smurfastyczny pomysł. Zrobię sobie specjalne lustro. Coś nie w porządku. Na Smurfa, a to pech. 321, 322, 323, posiłek to już 6. Zamiast z tym machać, rób lepiej coś pożytecznego, papa Smurf jest tego samego zdania. I ważniak to 7. Aha, jest jeszcze Pracuś, Ciamajda i Maruda. Jeszcze jedna śrubka i mój super jagodowy smurfer będzie gotów. Nie cierpię żadnych smurfów. Przepraszam, Pracusiu, potrzebny mi młotek. Ojej, ojej, ale mamy pecha. Co za pech. Przez to wszystko zapomniałem, czy było 68, czy 86. Jak tak dalej będzie, to nigdy nie odtańczymy tańca 100 smurfów. Nowe lustro zrobię z nietłukącego srebra. Och, to będzie piękne lustro. Czy musicie tak walić tym młotem? Od 8 wieczór obowiązuje cisza nocna. Ogłaszam, że właśnie skończyłem.
Najwyższa pora. Nareszcie. Może wreszcie zasnę. Jaki smerfiastyczny posiłek do poduszki. Przecież muszę wypolerować to lustro, prawda? Ale nie w nocy! Rano! Co za noc! Nawet nie zmrużyłem oka. I ja tak samo! Ach, piękny ranek, ale się wysmerfowałem tej nocy. Policzyłem wszystkie smerfy i widzę, że razem ze mną jest nas wszystkich... O nie! 99 nie może odtańczyć tańca 100 smerfów! Cześć, kochani! Posłuchaj, mamy już tego dosyć. Zabierz to lustro i smerfuj je gdzie indziej. Ale... Tu na pewno nikomu nie będę przeszkadzał. Nareszcie skończyłem. No nie, znowu mam pecha. Moje lustro. Jakie ono jest teraz lekkie. Lekkie teraz jest ono jakie? Hej, biech. Ojej, jejo. Ty jesteś prawdziwy? Prawdziwy jesteś ty? Na pomoc! Na pomoc! Gonię sam siebie! Siebie sam gonię! Pomoc na! Pomoc na! Potrąciłam jednego smerfa! Uderzyłem się w nos! Spotknąłem się, stłukłem łokieć, kasztan mi spadł na głowę, podarłem moje nowe... Już! Upadło mi ciasto! Nie cierpię pecha! Okulary mi się stłukły! Nie mogę spać! Nie możesz spać? Cicho! To dopiero początek. Jeśli do jutra nie znajdziemy setnego smerfa, czeka nas seria nieszczęść. Co to znaczy? Nic nie rozumiem. Dlaczego? Co się dzieje? Papo Smerfie! Smerfie papo! Lalusiu, co ci się stało? Byłem sam w lesie, robiłem lustro, on się nagle zjawił. Zjawił nagle się on, lustro robiłem, w lesie sam byłem. Cicho! Lalusiu, to ożyło twoje odbicie. Dlatego mówi odwrotnie. Co? Ot? To wielkie szczęście. Wreszcie mamy setnego smerfa. Możemy teraz odtańczyć taniec smerfów. Zawołajcie tu wszystkich. Musimy zaraz zacząć ćwiczyć. Raz, dwa. W lewo, w prawo. Raz, dwa. Raz, dwa. Smerf w lewo, smerf w prawo. Och. A teraz wszystkie smerfy w prawo. Dać! Ten setny smerf robi wszystko odwrotnie. O, jak już się znalazł setny smerf, to znów mamy pecha. Ale to jest jedyny setny smerf. Trzeba coś wymyślić. To twoja wina, Lalusiu. Zawsze musisz coś zepsuć. Nieprawda. Prawda nie. Co jeszcze, odwrotny smerfie? Smerfie odwrotny, jeszcze co? Ty pierwszy, pierwszy ty. Au! Ua. Dość tego, słyszysz? Wynoś się, wynoś się! Się wynoś, słyszysz? Tego dość! No tak, i zostań tu. Nareszcie będziemy mieli smerfny spokój. Nie! Znowu? Mnie wpuśćcie! Znikaj! Mamy jeden, jedyny sposób, aby uniknąć 100 lat nieszczęścia. Musimy nauczyć setnego smerfa tańczyć jak należy. Gdzie on jest, Lalusiu? On? Tego ja... Nie wiem, papo Smerfie. Chyba sobie poszedł. Co? Znowu ten pech, papo Smerfie. To dopiero początek. Przeszukać wioskę, przeszukać las. Setny smerf musi się znaleźć. Co się dzieje, ważniaku? Zwierzęta i ptaki uciekają. Bo się boją. Nadchodzi nieszczęście. Szybciej, ciamaj do szybciej. Thank you.
to jest co? Broni się niech smerf. Jest tutaj, papo, znaleźliśmy go. O nie, spójrzcie na moje nowe lustro, czeka nas jeszcze gorszy pech. Przepraszam cię, lalusiu, to było niechcący. Ojej, mówi normalnie. Rzeczywiście, najzupełniej. To znaczy, że będzie umiał też tańczyć. Chodźcie szybko do wioski. Skończył się nasz pech, prawda, papo Smerfie? Bądź spokojna, Smerfetko. Smerfetko, spokojna bądź. Nie, to niemożliwe. Jeszcze jedno odbicie? Odbicie jedno jeszcze, niemożliwe to. Nie o, nie o. Papa Smurf nie ma poczucia humoru. Zaczynamy. Wszystkie Smurfy tańczą taniec 100 Smurfów. Raz, dwa, w lewo, w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Razem, Smurfy, równiutko.